Inkscape odsunięcie. Pracuję z plikiem Inkscape odsunięcie SVG. Odsunięcie to jest taka fajna rzecz, można wykorzystywać zamiast konturów. Ładnie często wygląda. Zobaczmy, o co chodzi. Jeżeli wpiszę jakiś tekst. Damy kolorem o takim. To mogę sobie ten obiekt zduplikować i włączyć odsunięcie do wewnątrz albo na zewnątrz. Skrót jest Ctrl i nawias otwarty albo zamknięty. Zobaczmy, jeżeli ja będę odsuwał do zewnątrz, to mogę tworzyć taki obiekt. No, powrót to już widzimy, trochę wychodzi gorzej, dlatego zamiast tak kombinować, to lepiej po prostu cofać taką operację, niż wpierw daleko odsunąć, a później wracać. To jest po prostu zniekształcane. Czyli jeszcze raz, mam dwa obiekty, do zewnątrz trochę odsunę i mam taki obiekt. I to jest całkiem inna rzecz niż... To duplikuję. Nie ten obiekt. On jest na górze, więc chcę ten mój oryginał wyciągnąć. To jest całkiem coś innego, niż gdybyśmy zduplikowali i próbowali to powiększać. Nie da się. To nie będzie po prostu się w każdą stronę równomiernie oddalało. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że ten obiekt to jest cały czas tekst. A ten obiekt... Czyli to jest tekst, a ten obiekt to jest krzywa Beziera. Odsunięcie powoduje, że z automatu przechodzimy do krzywej Beziera. I w ten sposób można tworzyć. To wszystko zostało przez odsunięcie, czyli tutaj tekst i odsunięcie. Tutaj ta chmurka to powstało z dwóch obiektów, elipsa plus taki tutaj mały kawałeczek biały dołożony. Dwa obiekty połączone w jeden i wspólnie odsuwane. No i tutaj taki ludek. Pokażę kawałek takiego czegoś. To sobie możemy wyrównać. I duplikujemy odsunięcie, czyli Ctrl, Shift i nawias. No i powstaje taki obiekt. On jest w tej chwili, tutaj przezroczystość jest problemem. Na razie jeszcze nie potrafimy tego łączyć, takich obiektów w jeden. Grupowanie takiego czegoś, no to byłby jeden obiekt, ale tutaj no dalej mamy takie nałożenie. Więc na razie trzeba w ten sposób zrobić, że to sobie dać pod spód. To dać kolorem jakimś takim pełnym, na przykład biały kolor. I to, że pełny, tutaj chodzi o takie coś. I w ten sposób można cały taki obrazek wykonać. Czyli po prostu tutaj nie może być przezroczystości, bo dwa obiekty widzieliśmy, jak się nałożą dwa obiekty przezroczyste. Także to można sobie teraz takie ćwiczenie wykonać. Ja przechodzę do kolejnej rzeczy. Operacje logiczne, czyli to, co było przed chwilą. Okazuje się, że takie dwa przezroczyste obiekty można połączyć w jeden obiekt. No i tutaj pokazujemy wszystkie operacje logiczne, one są tutaj dostępne. Suma, różnica i tak dalej. No to próbujemy. Na początek chcemy wykonać ten obiekt. Tutaj jest czasami, umieszczam pod spodem obiekty takie, żeby było widać, że to jest... Umieszczam czy nie umieszczam? Nie umieszczam, tylko w tym miejscu. Ten zielony desk proszę zaznaczyć, że tu jest w środku dziura. No więc zobaczmy. To jest gwiazdka. Gwiazdka, która ma dużo ramion. Tutaj można ją odsunąć.
i do tego jakaś elipsa, a dziurę chcemy zrobić, aha, gwiazdka i tutaj widzimy, to jest trochę inny obiekt, zmodyfikowany, o tutaj. Wyjdzie nam podobny, czy nie? Dobrze, i do tego dajemy sobie drugi obiekt, elipsę. Potrafimy już wyrównywać Ctrl-Shift-A, czyli w jednej osi, żeby były. I chcę wyciąć w tym obiekcie, chcę wyciąć dziurę, czyli zaznaczam obiekty, ścieżka, różnica, skrót jest Ctrl-Minus, czyli Ctrl-Minus. I mamy taki dziurawy obiekt, do niego można oczywiście dodać kontur. Tutaj pokażę od razu taką rzecz, że jeżeli ja będę miał dwa obiekty, jeżeli w tym momencie wycinam, czyli Ctrl minus, to jest wszystko ok, ale jeżeli ja zmienię kolejność tak, że tamten mały jest pod spodem, to Ctrl minus spowoduje, że wyciąłem. W tym małym obiekcie wyciąłem taką wielką dziurę, tak to rozumieć, czyli po prostu wyciąłem wszystko z tego małego obiektu, dlatego on zniknął. Zobaczmy, że nie da się, to musi iść do góry, czyli page up. Gdybyśmy chcieli wyciąć takie dwie dziury, Ctrl minus, nie działa, tutaj jest, zaznacz dokładnie dwie ścieżki, aby wykonać różnicę. Czyli różnica działa na... W tej chwili są dwa obiekty zaznaczone, Ctrl minus i ten obiekt, Ctrl minus, to w porządku, tak mogę wycinać. Tutaj węzły wyglądają w ten sposób, tak. Teraz to zlikwidować, to mógłbym zaznaczyć te węzły i delete usunąć. Zobaczmy jeszcze, mogłem to zrobić w inny sposób. Jeżeli różnica chce działać tylko na dwóch obiektach, to ja mogę sobie wpierw dwa obiekty połączyć w jeden. Ścieżka, suma, Ctrl plus. Czyli te dwa obiekty zaznaczam, Ctrl plus. Nie dało mi się połączyć, dlaczego? Ctrl shift plus, tak, bo tu jest równa się albo plus. Z shiftem to się robi i mam jeden obiekt. W tym momencie takie coś to są dwa obiekty, czyli między tymi obiektami mogę wykonać różnicę, nie ma problemu. Jeszcze jedna rzecz, gdybym ja zrobił takie coś, i zrobił tego jeden obiekt, ale obiekt taki przez grupowanie, no to jest to jeden obiekt, to jest drugi obiekt. Czyli mam dwa obiekty, próbuję Ctrl Shift Plus, nie działa, dlatego że operacje logiczne nie działają z obiektami zgrupowanymi. Obiekty muszą być zawsze rozgrupowane, jedynie można je połączyć wspólnie Ctrl Shift Plus, czyli żeby zrobić z tego sumę. W tym momencie działa ta operacja. Przy sumie pokażę jeszcze taką rzecz, że tutaj są, część operacji działa tylko na dwóch obiektach, tak jak na przykład różnica, ale są operacje, które działają na większej liczbie obiektów i taka jest na przykład suma. Ctrl Shift Plus potrafi sumować wiele obiektów naraz. Czyli o tym trzeba pamiętać, że niektóre operacje wymagają dwóch obiektów, a inne są takie, że może być dowolna ilość obiektów. Tutaj chcemy zrobić takie coś. Mamy prostokąt i tu kilka obiektów. To sobie połączymy od razu w jeden obiekt. Zrobimy z tego sumę, czyli Ctrl Shift Plus. Mam dwa obiekty. Tutaj widzimy, o, że to jest jeden obiekt, tak krzywymi bariera widać. I teraz zaznaczyłem dwa obiekty. Jeżeli zrobię Ctrl minus, czyli różnicę, to powstaje
taki obiekt, a gdybym ja z jakich tam powodów, czyli po prostu wycinam te elementy i one są usuwane, gdybym ja te elementy tutaj stąd do czegoś potrzebował, to mogę zrobić, wykonać taką operację, ścieżka podział. I w tym momencie to jest to samo co różnica, ale te obiekty są zachowywane. Chciałbym utworzyć trapez równoramienny. No to zobaczmy. Tutaj u góry są wskazówki, tak? Czyli z takiego obiektu, z prostokąta i drugi prostokąt, trochę większy i trochę ścięty będzie. Czyli takie coś damy i jeszcze raz mam takie dwa obiekty, ten sobie odbijemy symetrycznie. Kontrolę przesunę, żeby tam się ładnie przesuwało. I tam widzimy, w samym środku jest taki równoramienny trapez. Czyli te wszystkie obiekty, to są trzy obiekty, przezroczyste są, więc one są po to, żeby właśnie było widać, co tam jest pod spodem. Z tych trzech obiektów potrzebuje część wspólną. Część wspólna. No i mam trapez równoramienny. Teraz taka historia. W jaki sposób takie ładne beczki rysować? Znowu wychodzimy. Tu jest wskazówka. Trzeba wyjść od takiej elipsy. Zduplikujemy ją. I ten obiekt jeszcze raz duplikuję. W tym momencie ten obiekt zaznaczam. Jeden z tych tutaj dwóch. I ten u góry. I robię z tego sumę. Ctrl Shift Plus to jest suma. Mam w tym momencie dwa takie obiekty. Cofam, żeby one były tak w jednym miejscu ułożone. I w tym obiekcie większym chciałbym zlikwidować te punkty, czyli zaznaczam te węzły. Delete, usuwam. No niestety, znaczy no dobrze, niech to będzie tak. I tutaj teraz z kontrolem musiałbym usunąć te ramiona. To jest jedna opcja. Pokażę jeszcze tutaj taką drugą rzecz, bo to jeżeli ja usuwam normalnie delete, to program stara się na tyle, ile może tę krzywą tutaj dalej zachować. A jeżeli usunę Ctrl Delete, to program się nie będzie starał krzywe zachowywać, czyli po prostu tnie, usuwa węzły, a tutaj od razu usuwa te ramiona. Wyszło mi z góry nogami, czyli to trzeba odbić. I tak, ten obiekt u góry to jest po prostu obiekt bez konturu, czarny, ale trochę przezroczysty, może być na 0,50, a ten pod spodem jest nieprzezroczysty. Troszkę go można w kierunku środka, czyli Ctrl Shift i skalujemy. No troszkę niech on ma mniej tego cienia. Dobrze. I takich obiektów chcę kilka. Innymi kolorami. Jakiś taki niech to będzie obiekt. No i część jest wyższa, czyli trzeba tutaj trzy węzły sobie od dołu zaznaczyć i z kontrolem w dół przeciągnąć, to będzie taki wyższy obiekt. Chcemy połączyć z takiego czegoś, zrobić taki obiekt, no to malujemy elipsę, koło z Ctrl Shift, do tego gwiazdkę. Mamy taką domyślną gwiazdkę. I tak, jeżeli zrobię sumę tych dwóch obiektów, czyli Ctrl Shift Plus, no to po prostu ten obiekt, sumą tych dwóch obiektów jest ten większy obiekt. My musimy zrobić tak, ten obiekt sobie duplikujemy, trochę go Ctrl Shift zmniejszy w kierunku środka i na razie i z tych dwóch elips zrobimy różnicę, czyli ta elipsa i ta, Ctrl Minus to jest różnica i teraz są dwa obiekty. To jest taki dziurawy obiekt. I teraz z tych dwóch obiektów robimy sumę. Czyli Ctrl Shift Plus to jest suma. I nam powstaje taki obiekt. Taki obiekt. Tutaj usunięcie środkowej linii to jest w sumie ten sam problem, co jak usunąć gwiazdkę ze środka, żeby zostało samo obramowanie. Zobaczmy, gdybyśmy zaczęli po kolei usuwać węzły,
z kontrolem to plugin się trochę lepiej usuwały, no to widać już, że nic z tego dobrego nie wyjdzie. Po prostu to się wszystko wypełni, będzie tylko ten zewnętrzny obrys. Trzeba zrobić inaczej. Trzeba po prostu tutaj rozciąć. No ten obiekt akurat nie, może zrobię tak jak jest tutaj, bo to będzie tutaj za dużo tego rozcinania, czyli utworzę sobie obiekt taki, Ctrl D, kierunek środka zmniejszymy, są dwie elipsy, z tego robimy dziurę, Ctrl minus i tutaj malujemy jakiś tam, powiedzmy, prostokąt, Ctrl Shift plus, jest to jeden obiekt, czyli gdybyśmy usuwali, no to widzimy, że zniknie całkowicie ten środek, a my przetniemy sobie ten obiekt. Czyli zrobimy różnicę, Ctrl minus, jest różnica, teraz są węzły takie i usuwanie tych węzłów spowoduje, że może uda się na taki tutaj obiekt uzyskać. Tutaj będzie pewnie teraz problem z uzyskaniem znowu ładnej krzywizny, ale to nie o to chodziło w tym zadaniu. Teraz chcielibyśmy stworzyć takie coś. Zobaczmy tutaj narzędzie o tym, narysujemy taki kształt do tego protokół. A to narzędzie nie było w ogóle omawiane, to narzędzie to rysuje po prostu to narzędzie to rysuje taką sobie krzywą, która ma węzły na zewnątrz, tutaj na górze, na dole. Jest to zamknięty obiekt, zamknięta krzywa. Mógłbym jej dodać kontur. Tak ona wygląda. I teraz przetniemy. Czyli Ctrl minus. Zrobiliśmy dziurę w obiekcie. Ale w jaki sposób teraz obiekty rozsunąć? Czyli tę górną część, żeby się dało rozsunąć. Widzimy, że ten obiekt to są dwie takie zamknięte ścieżki. Tu jest jedna zamknięta ścieżka i tutaj zaczyna się druga zamknięta ścieżka. Dlatego możemy ścieżka rozdziel. Czyli wszystkie zamknięte ścieżki to będą nowe obiekty. I w tym momencie mamy dwa obiekty, które można rozsunąć. No i podobnie tutaj można zrobić znaczek. Żeby nie robić takiej krzywej ręcznie, to znowu można wykorzystać taką sztuczkę, że tylda, czyli znaczek z klawiatury literka przy Escape, można sobie wpisać i ona stworzy nam tutaj taki obiekt do przecięcia i próbujemy tak przeciąć, żeby dało się te dwa obiekty. Chodzi o to tutaj, żeby je można było pokolorować, żeby można innym kolorem pomalować te obiekty, bo gdyby to był obiekt tutaj wcześniej, zobaczmy, no to on nie może mieć dwóch kolorów, tak? On będzie miał tylko jeden kolor. Jak się rozdzieli, to w tym momencie są to dwa obiekty i każdy może mieć inny kolor. Także tylda to jest taka jedna sztuczka, drugi taki znaczek, tego nie trzeba rysować, po prostu to też można z klawiatury wpisywać. Czasami jest przy jakichś schematach, przy jakichś takich wypunktowaniach ten znaczek potrzebny i po prostu z klawiatury go można wpisać. Nie trzeba takiego znaczka rysować. Teraz taka rzecz, znowu tym narzędziem narysujemy taki obiekt, jakiegoś taką tutaj twarz uśmiechniętą. I w jaki sposób wypełnić ten obiekt kolorem. Tutaj jest strasznie dużo tych węzłów, więc Ctrl L wykonuje uproś, tak, ścieżka, uproś to jest Ctrl L. Ja tutaj usunę nawet część tych punktów, żeby pokazać, o co chodzi. O, to jest taki obiekt, który jest nałożony, ale on nie jest domknięty. I my chcemy coś takiego, żeby to były. Będziemy mogli pokolorować obiekt, jeżeli uda się nam stworzyć dwie zamknięte ścieżki. Ścieżkę wewnętrzną i ścieżkę zewnętrzną. Wtedy się obiekty dwa rozdzieli, tak jak było tutaj. I będzie sobie można kolorować. Więc jak utworzyć z tego zamkniętą ścieżkę? Nie da się tego sumować, ścieżka suma, ponieważ to jest jeden obiekt.
zbrano ileś tam węzłów, ale obiekt jest jeden. I tutaj dorysujemy drugi maleńki nawet obiekt, taki maleńki, niekoniecznie tutaj, w ogóle gdziekolwiek, to w tym momencie są to dwa obiekty i już można zrobić sum, czyli Ctrl Shift Plus i w tym momencie obiekt domyka się. To już jest zamknięty obiekt i to już są dwie ścieżki, wewnętrzna i zewnętrzna. A jak są dwie ścieżki, to można ścieżki rozdzielić i mamy ścieżkę wewnętrzną i ścieżkę zewnętrzną. Czyli można w ten sposób pomalować taki obiekt. No i tutaj jeszcze widzimy, w jaki sposób coś takiego utworzyć. Zobaczmy, kwadrat. Obrócimy o kąt z kontrolem. Widzimy na dole na pasku stanu 45 stopni. Niech on będzie przezroczysty. I tutaj jakiś drugi obiekt. No i widzimy, że część wspólna to będzie tutaj ten nasz kształt. Tylko niech to jest na pewno w osi poziomej. Ścieżka, część wspólna. No i powstaje taki obiekt. I to jest tyle na temat operacji logicznych.